MTV24, Małgorzata Krańska i moim gościem jest wójt gminy Łącko, Jan Dziedzina. Witam serdecznie, miło mi. Po raz kolejny został pan wójtem tutaj tej gminy. Który to już raz właśnie? Liczy pan? To trzecia kadencja, chociaż w samorządzie mam przyjemność już lat ponad 25 pracować, ale wcześniej to były 4 kadencje w Radzie Powiatu, natomiast ta ledwie rozpoczęta to trzecia na stanowisku wójta gminy Łącko, co jest i przyjemnością, zaszczytem, ale i też zobowiązaniem. Jaki jest przepis może na to, żeby otrzymać takie zaufanie tutaj mieszkańców i zostać tym wójtem po raz kolejny? Ja nie będę się kusił o jakieś kreślenie przepisów na to, bo chyba nawet nikt go za bardzo nie ma. To tak pół żartem, pół serio. Wydaje mi się, że trzeba robić swoje, mieć też zaufanie do ludzi, z którymi się współpracuje, bo w pojedynkę takich tematów się pociągnąć nie da. To jest duża gmina, bo Łącko to prawie 17 tysięcy mieszkańców, różnych oczekiwań, w 16 miejscowościach jest dużo. Powiem tak, satysfakcję daje to, że poparcie i to duże zostało mi udzielone, problemów, pracy i różnego rodzaju wyzwań w samorządzie nie braknie, ale jeśli ktoś samorządem żyje, to też ładuje swoje akumulatory tematami, które udaje się realizować. Jednym z nich jest właśnie to miejsce, w którym się znajdujemy, bo znajdujemy się podczas tej krótkiej, miłej rozmowy w Centrum Kultury Edukacji Muzycznej w Łącku. Może coś na ten temat tutaj, na temat tego Centrum Kultury, które niedawno zostało otwarte, to chyba w jesienią, tak? Czy teraz? Tak, właściwie na przełomie roku, czyli gdzieś mniej więcej na przełomie grudnia, stycznia 23 na 24. To Centrum Kultury, największa inwestycja nasza w ogóle, nie wiem czy w historii, ale na pewno w ostatnich latach, bo ogólny koszt wyniósł 31 milionów złotych. Mieścić się tu już mieszczą instytucje takie jak Ośrodek Kultury nasz gminny Łącki, Szkoła Muzyczna, również różnego rodzaju pomieszczenia pod zajęcia warsztatowe, sala prób dla orkiestry dętej im. Tadeusza Moryto, również dla grupy teatralnej funkcjonującej przy naszym Centrum Kultury, grupa teatralna Berecik, również sala prób dla zespołu regionalnego pieśni i tańca Górale Łący, oprócz tego warsztaty plastyczne, również i sala nagrań, również fajna, wielofunkcyjna sala widowiskowa na 250 osób. Myślę, że potencjał, który w tym budynku tkwi, zostanie w najbliższych latach jeszcze mocniej gdzieś tam wydobyty przez tych, którzy tę kulturę łącką tworzą. Czy wyzwaniem tej kadencji jest obwodnica? Bo pan wspominał o obwodnicy tutaj Łącka. Jak ona ma przebiegać? Czy to jest właśnie wyzwanie? Wyzwanie na pewno tak, choć trzeba też uczciwie powiedzieć, że ta inwestycja będzie realizowana, bo mogę w ten sposób o tej sprawie mówić i zaraz się tego odniosę. Ta inwestycja będzie realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w ciągu drogi 969. Będzie ona przebiegać w taki oto sposób, że w miejscowości Czerniec będzie odejście w stronę Dunajca, a więc będziemy omijać centrum Czernica, Łącka i drugie rondo w odległości tam ponad 3 km już na pograniczu Łącko Maszkowice wprowadzać będzie z powrotem tę wodnicę w ciąg drogi tej starej 969. Dlaczego mówię, że będzie? No bo jestem przekonany, że tak się już stanie, gdyż są środki zabezpieczone w budżecie sejmiku i tu też chwała i zarówno marszałkowi Kozłowskiemu, jak i też sejmikowi, bo jesteśmy dzisiaj w takim momencie, że za kilka dni nastąpi otwarcie przetargu. Przetarg oczywiście jest organizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. My jako gmina wydawaliśmy decyzję środowiskową, oczywiście również uczestniczyliśmy w kosztach dokumentacji. Natomiast wiem też ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich, że zainteresowanie tematem jest potężne i ta liczba pytań, która tam spłynęła, spowodowała raz obsunięcie terminu otwarcia ofert, ale z drugiej strony też świadczy o daleko idącym zainteresowaniu. Inwestycja szacowana na okrągło na około 100 milionów złotych, ale ja podkreślam cały czas i na tym skończę wątek tej części wypowiedzi. Ta obwodnica nie jest potrzebna tylko Łącku, choć bezwzględnie to ma dla mnie, dla nas łącowian znaczenie, ale ona ma być elementem usprawniającym układ komunikacyjny na pograniczu sądecko-limanowsko-nowotarskim, bo tak trzeba ten region nasz traktować, bo jesteśmy gminą na pograniczu. I ma uczynić ten ruch bezpieczniejszym, płynniejszym, a i też no nie przeczę, że w przypadku Łącka i Czernica będzie ciszej ekologicznie, no i też ten ruch
strumień pojazdów, które tranzytem tutaj się przemieszczają, po prostu minie centrum miejscowości. Jakie są inne wyzwania tej kadencji? Takie większe z tych większych? Wyzwań nie braknie. Jeśli miałbym mówić o inwestycjach, to najbliższą to jest taka, którą też w najbliższym tygodniu podpiszemy umowę na około pewnie 12-13 milionów złotych. Przy urzędzie wyburzymy istniejące przedszkole i w tym miejscu dobudujemy taki kolejny komponent, gdzie powstanie nowe przedszkole poszerzone, a więc będzie ono trzyoddziałowe. Tam będzie również żłobek, bo do tej pory go nie mamy. Są dwa żłobki prowadzone przez podmioty prywatne. My naszego publicznego nie mamy, więc będziemy mieć żłobek. I na górze tej budowli w części piętra będzie sala obrad wraz z taką częścią troszkę administracyjną, bo też i gdzieś no, trzeba zauważyć, że te warunki i wymogi, które urząd powinien spełniać, w jakiejś mierze też świadczą o tej gminie na zewnątrz. Nasza sala obrad, powiedzmy, że lata świetności ma za sobą, poza tym tych zadań, które samorząd realizuje, przybywa. No więc z takich wyzwań związanych z inwestycjami to jest jedno, nakreśliłbym tylko. Oczywiście w tym roku tych inwestycji mamy o wiele więcej przygotowanych, łącznie z montażem finansowym, bo na ten rozbudowę urzędu, o której wcześniej wspomniałem, oczywiście montaż finansowy mamy zapewniony. Natomiast w sensie takich wyzwań bardziej społecznych powiedziałbym tak, no ja sobie bym bardzo życzył, żebym za 5 lat, jeśli Bóg da dożyć, mógł powiedzieć, że w Łącku działy się rzeczy pozytywne, że o Łącku nie było głośno negatywnie i że udaje się wciąż ten klimat współpracy, bo każda gmina stoi mieszkańcami, stoi tymi, którzy nadają ten rytm, poczynając od samorządu, ode mnie, poprzez radę, ale i też na stowarzyszeniach, różnego rodzaju osobach, które w sposób anonimowy wiele rzeczy fajnych nakręcają. Chciałbym, żeby ten klimat udało się utrzymać. Jesteśmy w trakcie święta kwitniących jabłoni, natomiast może zaprośmy już na jesień, bo miejmy nadzieję, że mam nadzieję, wiem na pewno, na 100%, że się odbędzie, tak? Święto owocobrania. No tak, pani uprzejma była wspomnieć o drugim naszym takim sztandarowym święcie, święto owocobrania. Dzisiaj rozmawiamy w trakcie święta kwitnącej jabłoni i to jest prawie, że od zawsze drugi weekend maja, natomiast pierwszy weekend września zapraszamy na święto owocobrania, które będzie takim troszkę dopełnieniem tego, co dzisiaj świętujemy. Dziś mówimy w klimacie sadów, one co prawda przekwitły, ale mówimy o tej pracy sadowników. W jesieni będziemy rozmawiać o owocach tej pracy. Oczywiście nie chcę tu wchodzić w klimat sytuacji w rolnictwie, bo to by nam pewnie wiele zajęło i też tu nie jestem autorytetem. Chcemy podtrzymywać tym naszym świętowaniem dzisiejszym, ale i też tym jesiennym. Chcemy podtrzymywać tradycje, ale też składać hołd tym, którzy ogólnie rzecz biorąc produkują żywność i ziemię uprawiają, bo no, musimy chyba coraz częściej przypominać, że z całym szacunkiem, ale mleka nie produkują wielkie sieci marketów, jabłka też nie produkują wielkie sieci marketów, one tylko przerzucają ten towar, który ktoś musiał produkować. Czy coś wiadomo już o koncercie noworocznym? Pan wspominał, że to też dość duże święto było, powitanie nowego roku tutaj w Łącku. Dzięki współpracy z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej udało nam się, bo już bodajże tych koncertów było 8 albo 9, to jest też i praktycznie niezmiennie w Trzech Króli, a więc 6 stycznia koncert noworoczny w budynku obok, w hali sportowej, około 1000 ludzi. Bardzo fajne wydarzenie, niezmiennie od kilku lat. Godzina 17, 6 stycznia. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję, a pozdrawiam wszystkich słuchaczy i tych, którzy to obejrzą. Dziękuję.